Myślicie, że My Little Pony i filmy Patryka Wegi mają podobny fanbase? W sensie, języki podobną to jest moc. Albo filmy Patryka Wegi, albo My Little Pony. To pasuje do kategorii języki. Bo używany jest tam język. Jakiś. Jakiś. Tak. Dzień dobry moi drodzy, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koła Plotka. Dzisiaj razem ze mną Gargamel. Witajcie. Zawsze moim marzeniem było być w Kole Plotka. Mam nadzieję, że porozmawiamy o moich ostatnich ekscesach publicznych różnych. Ja zdementuję parę plotek. Jak to w jak kole nazwa plotka? Wskazuje w kole plotka. No i też potańczymy tańce Fortnite, więc zapraszam. To ja zakręcę. Już. Human, kategoria przysłowia. Bardzo chciałem to zrobić, więc pozwoliłem sobie... Jesteś fanem. Jestem przysłów. Nawet generalnie. Pan Gottenem. Śmiesznie. Nie? Ni pies. Ni słoń. No, ale... Co tak może znaczy, że ni mały, ni duży? Ale to może... W sam raz. Witajcie w kole plotka. Umiesz liczyć? Co? To jest pytanie. Mieliśmy no... grać w przysłowie, nie... Licz pieniądze. Umiesz liczyć, licz pieniądze. To jest dobre przysłowie, kiedy dwóch youtuberów gra w quiz. Tak. Kiedy po prostu... Mocno przeklinać, to kląć jak... Jak... Właśnie. I skąd to się wzięło w ogóle? Nie, nie mam pojęcia, że co? Że jakby co macie do jak masz buty, to jesteś zły? Nie, czekaj, bo czas nam idzie. Choćby i najtęższa zima... Tylko do lata trzyma. Aj. Tylko no do tak, ale do wiosny. Kto... Gdzie jest kłamstwo? Gdzie jest wskaż kłamstwo? Mi, gdzie jest kłamstwo. Lepiej nie dosolić niż... przesolić. To słuchajcie, jest dobry moment, żeby odesłać was do odcinka. Dokładnie. Na kanale Matura to Bzdura, gdzie też odgadliśmy to przysłowie i zapamiętaliśmy tę po prostu mądrość. Oszukaliśmy was jak każdy youtuber, że gramy w to pierwszy tak. raz. Tak. Paluszek i główka. To szkolna wymówka. Wow. Tak, mówili nauczyciele, kiedy bolała cię głowa. Głowa, naprawdę. Tak. I potrzebowałeś pomocy medycznej. Tak, i wiesz, tak i wtedy traciłeś przytomność i... Ach, piąta klasa była naprawdę ciężka dla mnie. A wiesz, jakby naprawdę miałem tak, że palec mi się złamał, bo kolega mi przytrzasnął futryną, jakby no. Przedem zabandażowany. I ty tak, poluszek i główka, szkolna wymówka, a, jakby pokazuje gips i jakby ona mówi... I ona, o. O. Czyli w każdym przysłowiu jest ziarnko no, prawdy. I tak się nie mówi wcale. I to też jest przysłowie. I to nie jest nawet przysłowie poprawne. W każdej plotce jest. Ziarno albo koła. W każdej legendzie. W każdym kole jest trochę plotka. Matura to bzdura, to jest dobra kategoria. Z którym... z którym z tych państw nie graniczy Hiszpania? O nie. O nie. To jest... O nie. Naprawdę? Naprawdę? Na szczęście idzie to na mój kanał, więc ja to montuję. Ile ramion ma trapez? I teraz to okay. Jest naprawdę? 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 Czekaj, ramion! Kuba. Bo ja myślałem... Bo... Dobra, okej, okay, jest jeden w upokarzanku. Jest jeden w upokarzanku. Jak nazywa się wok... Wygrywał w zespole NSYNC, a podejść zrobił światową karierę. Easy. Naprawdę? Easy. Easy. Trzeba wiedzieć takie rzeczy. Nie słucham takiej muzyki, przepraszam. Jakiego wyznania jest święty Mikołaj? To jest pewnie. To jest proste. Chciałem kliknąć, jak wszystko, że jest co dobre ateistą. Na tym świecie. Chciałem kliknąć, że jest ateistą, bo istnieje jak coś, więc dobrze. Jakiego... Jest za grubo. Jakiego państwa flagę Chryste. Żadne z powyższych? Żadne z powyższych, tak, piątą odpowiedź zaznaczę. To Szkocja ma taką flagę? Tak. A myślisz, że od czego są... Uświadomiłem sobie właśnie, że nie wiem, jak wygląda flaga Szkocji, więc jakby może to... Gdy jesteś w Warszawie, w jakim województwie się znajdujesz? Okej. Okay. Dobrze, dobra, czy teraz... cokolwiek. No, chciałem, że... A może obrazić? Nie. Że może małopolskie kliknąć, ale w lasie. Ludzie się zaczynają kłócić. W komentarzach. Zakręćmy kołem. Witajcie, tutaj Red Letter Media i dzisiaj... Mój wybór. Twój wybór. Bosko. Słuchaj, tibia. Czy to jak naprawdę to powiedziałeś?
I... Robimy to, wysłanie zaproszenie. Dostałem. Ile sealów trzeba zrobić podczas The Queen of the Banshee's Quest? Ej, też dobrze odpowiedziałem. No bo 7 to jest taką liczbą, która ma sens, jak coś pieczętujesz, tak. Nie? Od tego poziomu można robić Demon Helmet Quest. Wiadomo. Oj. Jakby oczywiste. Sorry. Taki opor w żartuje. Earflap. Okej, okay, Earflap. Też jakby poszedłem tą samą logiką. No, i to był błąd. Co mówimy oznacza Khazar Dûn w języku Kuzdul stworzonym przez Tolkiena? Khazar... A. Trzeba było przeczytać wszystkie odpowiedzi. Nie, niedobrze. Bo myślałem, że Khazar... W jakim outficie nosimy topór? Czy to będzie Supreme, czy bardziej Off-White? Okej, okay, ma to sens. Myślałem, że jestem knightem, walę z Axa. To jednak knight. O, właśnie. Z czego zrobiona jest podłoga na piętrze Depth of Ties? Ej! No. No? No nie. A. No cóż, znów zremisowaliśmy. Tym razem w TV. Tym razem. To może... To było cudowne. Boję się, że mamy za dużo nawiązań do religii w tym odcinku, tak generalnie, i nie wpłynie to dobrze na ilość kampanii reklamowych znajdujących się na tym kanale. Ale, kontynuujmy. Ale czy my... Przecież my nie rozmawialiśmy o religii. To aplikacja, jak coś. Nie mówiliśmy o religii. Jak coś, nie nagraliśmy tej części z religią. Mam nadzieję, że będziesz pamiętał, to, żeby to wyciąć, jak wtedy powiedziałeś, jeżeli że jej Jezus... tu nie ma, to znaczy, że wybrałem... Pojemność portfela bardziej niż wartość materiału. Geografia. Słuchaj, ja ci proponuję, skoro tak dobrze ci szły flagi. O nie, Kuba. Kuba, może nie możesz mi tego zrobić. Zróbmy tak, to jak na moim kanale. Możesz raz zadzwonić do Ignacego. Raz. Nie zrobię tego. Dobrze. A on jak wtedy źle odpowie, to powie, to wtedy będzie chodziło mu o to, tylko że po prostu źle jakby pomyślał o czymś innym. Dobrze. Bo tam w latach 1413... Ta flaga była inna. Flaga ja była po prostu inna, ją pamiętał. Myślał, że o to chodzi. Dokładnie. O, to jest ten słynny Watykan. To jest flaga kraju. Tak, jest to flaga kraju. Jest to Norwegia. Dobrze. Co to za flaga? Nie załadowała mi się. Dosłownie mi się nie załadowała, ale aplikacja jest naprawdę dobra. I teraz możesz u mnie podejrzeć. A, okej. Okay. Okej? Okay? Naprawdę? Serio? Ziemia ma flagę? Ale bo mi się nie załadowała. Wiem, i chciałem powiedzieć, że wiesz, coś śmiesznego, także o, może tam Unia Afrykańska to nie istnieje. Na przykład. Istnieje. I jest bardzo potężną organizacją. Organizacją. Jakie są barwy? Dziękuję. To było ważne. Uratowałem swoje Uratowaliśmy swoje, swoje twarze. O! W każdym z tych państw akurat byłem wielokrotnie. Ja też. Dlatego mi się mieszają czasem. Czasami tak. Bo podobnie jak dużo, flagi, bo są człowiek podobne. Dużo podróżuje, ale okay. Mieliśmy ten sam pomysł. To była najśmieszniejsza nazwa po prostu ze wszystkich. Jak nazywa się stolica państwa, którego flagę widzisz? Ale nie jest tak źle. Musisz mi znowu pokazać, zanim klikniesz. Okej, okay, widzę. Już wiem. A też nie masz? Nie mam. Już dobra. Widziałem. Okej. Okay. Dobra, na szczęście. Jak nazywa się stolica państwa, którego flagę widzisz? Lizbona, oczywiście. Oczywiście. Dobrze. Dobrze, więc wygrałeś we flagach, Jakubie. To była taka moja, wiesz, vendetta. Potrzebowałem Dziękuję. Tego za tamtą matematykę. Dobrze. Myślę, że My Little Pony i filmy Patryka Wegi mają podobny fanbase. W sensie języki podobną to jest moc. Albo filmy Patryka Wegi, albo My Little Pony. To pasuje do kategorii języki. Bo używany jest tam język. Jakiś. Jakiś. Tak. Na przykład. Wegi wulgarny. Przekleństwa. Tak, a My Little Pony. W sumie podobnie. Dobra, Vega czy kucyki? Vega. Vega. On i tak nie mieszka w Polsce, prawda? Uciekł. Nie mam pojęcia. A skąd teraz? Może po twojej MMA się przygotowuje. Ej, to byłoby coś. Patryk Vega na Fame MMA? No. Z kim by się walczył? Z Polańskim. Z Polańskim? No. Nie. Jeden Polański już walczył na Fame MMA. Z którego? Patryka Wegi kadr widzisz? Pokaż go. Nie masz? Nie mam. Dobra.
Ej, no, kliknąłem kobiety, bo były kobiety. I wyglądają niebezpiecznie. Z którego filmu kadr widzisz? Okej. Widziałem ten film. Też widziałem. Widziałem. A to jest serial chyba nawet. Nie, to był film. Ja widziałem w formie serialu, bo on potem to tnie i rozszerza i wydaje seriale. A, to jak ten pierwszy Wiedźmin. Tak. Tylko to było na odwrót. Który film materiałowy jest na pewien czas utrzymany ze względu na przeszkody formalne. Co to są formalne? Nie. Nie wiedziałem, że to jest film Wegi. W ogóle. Marieta Żukowska w filmie Ciacho zagrała. No to oczywiście, dla każdego fana filmu Każdy Ciacho. To wie. Oczywiście. Czy w filmie Wegi istnieje szansa, żeby była taka postać? Aha. Myślałem, że wybierzesz kobietę bez imienia, bez nazwiska. Okay. Że, znaczy w filmie Patryka Wegi jakakolwiek kobieta ma nazwisko w ogóle. No idea. O, podejść pantoflarza w filmie Ciacho, wcielił się. Czy jest jeden słuszny aktor, który pasuje na każdą rolę? Niestety to. Niestety nie. To nie był on. Nie żyjemy w idealnym Z którego filmu kadr widzisz? Okej. Okej. No i okazałem się większym fanem Patryka Wegi. I teraz tak, znowu pytanie. Czy to fajnie, czy nie? Napiszcie w komentarzu, zostawcie dzwoneczek. Najlepszy komentarz zostanie przypięty. Najbardziej obrażający komentarz Patryka Wegę. Nas. I nas. Naraz. Zostanie przypięty. I myślę, że ten komentarz będzie brzmiał tak. Gimper i Gargamel to Patryk Wega polskiego YouTube'a. I to obraża wszystkich. Zaczynają wiercić, więc kończymy. Cześć. Patryk Wega się próbuje tu dostać. Służby specjalne wchodzą przez sufit. Więc prawdopodobnie jest to ostatni odcinek w naszym wykonaniu. Tak, ale już niedługo odpalamy Patronite'a, na którym zbieramy na kaucję, żeby nas wypuścili. Albo żeby wypuścili Patryka Wegę za to, co nam za chwilę zrobi, w zależności od tego, jak zagłosujecie. Głosujcie na zaserduszkowany komentarz albo Patryk Wega, albo Gimper i Gargamel. Wyniki głosowania na pojawią Fame się... MMA 5. Także... za daleko. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym mnie nie będzie, więc jakby Ale będzie lepszy. Zmierzą będzie się fajniejszy. W nim Boxdel oraz Wojtek Gola. I mamy nadzieję, że czekacie. Będą palić pieniądze i ten, któremu pierwszemu się spalą wszystkie... Idzie do więzienia. To celi z Patrykiem Wegą. Pozdrawiamy. Cześć.